Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, Ottawa, piątek, 11 dzień lutego i cóż, jesteśmy przed tutaj kościołem, w którym jest kuchnia, kuchnia dla uczestników konwoju i Piotr Zając, nieoceniony, polski kucharz. Było tak spontaniczne, wszystko powstało w ciągu dosłownie 48-72 godziny. Moja znajoma, którą współpracujemy z ogniska 13, ten związek Polek w Kanadzie, oni od 13, zadzwoniła do mnie, że wysyłają kiełbaski, bułki, pączki do Ottawy i że jest tego bardzo dużo. Ja mówię, no to wysyłamy, ale to trzeba się jedzeniem zająć, żeby się nie zepsuło. I zaraz sobie pomyślałem, że przydałoby się coś ciepłego zrobić, bo wtedy było minus 27. Więc mówię, kiełbaski i wszystko na zimno, ale zupy, gulasze i takie treściwe, ciepłe dania. Zaraz mi przyszło do głowy, że mógłbym pojechać. Bo dzięki naszemu premierowi nie pracuję praktycznie od 2 lat, więc siedzę w domu, nic nie robię. No i od słowa do słowa, telefon za telefonem, za 12 godzin, powiedzmy na drugi dzień, za 24 godziny zadzwonili do mnie dwie dziewczyny, które organizowały to wszystko. Powiedziałem im, że potrzebuję kuchnię z wodą bieżącą, z kuchnią, ze sprzętem i mogę jechać robić. Na następny dzień była kuchnia, było mieszkanie dla mnie, była pomocnica dla mnie i ja ogłosiłem na Facebooku, że wszelkie donacje, żywności, cokolwiek mogę ze sobą zabrać, swój sprzęt zabrałem, spakowałem minivana i w trzecim dniu naszej działalności tej byłem tu w Ottawie, gdzie trafiłem do miejsca fantastycznego, przyjęli mnie normalnie z sercem na talerzu. Trafił pan tak po prostu przez zasłyszenie? Że... Nie. To było zorganizowane przez tych wszystkich organizatorów, którzy się zajmują protestem. To nie było Yahoo, że my jedziemy i nie wiadomo kto. To jest wszystko przez osoby, które są związane z organizatorami protestu. To jest kościół, w którym jest pastor i jest pastora żona. Są fantastyczni ludzie. Dali nam kuchnię. Za akomodację nam dali, na jakieś 5 dni byliśmy u nich, żeśmy nocowali. Później, jak żeśmy zaczęli tu pracować, był po prostu konwój pomocy ludzi z Mississaugi. Przyjechało moich znajomych, których nie widziałem już od lat. Nie wiem, internet jest w tej chwili bardzo powerful i wszyscy się dowiedzieli dosłownie w ciągu 2 dni. No i co? I jesteśmy tutaj, i działamy. Jesteśmy już 2 tydzień. Codziennie robimy z tego, co mamy. Z tego, co mamy, jeżeli mi coś brakuje, to tak jak mówię, dostałem pieniądze od ludzi i wszystko pokażę, ile zużyłem. Jeżeli cokolwiek zostanie, to zrobimy jakąś imprezę charytatywną, żeby zebrać pieniążki na jakieś cele. Czy jakieś dzieci, czy kościół może będzie potrzebował na jakieś remonty, czy cokolwiek. W tej chwili jesteśmy w takim momencie, że to wszystko z tych wszystkich produktów, które nam przywieźli, żeśmy zużyli i w tej chwili, jeżeli coś potrzebuję, to jadę do hurtowni. Nie kupuję w sklepach, żeby było taniej, więc kupuję w hurtowni. I przywożę tutaj na bieżąco i pracujemy. Robimy zupy, w większości robię pod kanadyjską publikę, bo niestety, no ale większość tych trakowców to jest Kanadyjczyków, także gotujemy im zupy. Do tej pory mogę wymienić kilka, ale to już jest naprawdę, już ilości są bardzo duże, bo... No właśnie, ile wychodzi codziennie w litrach? W litrach jest mi trudno powiedzieć, lepiej w porcjach, bo to mam bardziej takie już w głowie w tej chwili. Mamy już odbiorców regularnych, którzy przyjeżdżają o 11, o 2 i o 17 i wydajemy im od 40 do 50 porcji. Trochę zup, trochę gulaszów, trochę jakiś kaserol z ryżem lub ziemniakami. Do tego dajemy, mamy bardzo dużo polskiego chleba, którego żeśmy dostali od piekarni. Mhm. A dziewczyny do pomocy, już Ula, która mi pomaga, ona już koordynuje sobie, ile dziewczyn potrzebuje rano, ile potrzebuje po południu i tego. No jest tylko jedna taka sprawa, że ja mogę tu być jeszcze ile trzeba będzie, ale Ula potrzebuje już przynajmniej jeden dzień, żeby pobyć w domu, odpocząć, bo to i psychicznie, i fizycznie, no to nie chcę, żeby nikt tutaj siadł, tak jakby to powiedzieć kolokwialnie. Potrzebny jest odpoczynek. Jadą ludzie nowi? Zapowiadają się? Tak, jadą ludzie nowi. Na ten weekend mamy prawdopodobnie, może być tak, że może być nawet za dużo. Ale jak to mówią, od przybytku głowa nie boli. Jeżeli będzie za dużo, to poproszę
kto chce iść na przykład na parę godzin pod parlament, niech się pokaże tam, a tu będziemy ustalać taką liczbę osób, żeby nie było też zamętu w kuchni, bo jak jest za dużo ludzi, to myśli nie można zebrać. Jak można pomóc? Pieniądze? W tej chwili najlepszym rozwiązaniem jest pieniążki, dlatego że ja mam hurtownię, tak jak powiedziałem, pod nosem, w drodze do... Przenieśliśmy się od Pastora, gdzie mieszkaliśmy 5 dni pierwsze, a później Polacy przyjechali, fantastyczni ludzie, którzy są z emigracji z 81 roku, zaoferowali nam miejsce u nich, gdzie mamy warunki fantastyczne. Ludzie są niesamowicie otwarci, friendly i przede wszystkim darzy nam wielkim zaufaniem, puszczając nas do domu. I po drodze z tego właśnie miejsca, gdzie jest krócej niż od Pastora było, mamy hurtownię po drodze, także ja mam tam wszystko. Zrobię sobie listę produktów, które mi jest potrzeba i na bieżąco, bo problem polega na tym, że nie mam warunków przechowywania dłuższego, bo nie ma lodówki, zamrażarki dużej. Są, ale są małe, są już obłożone strasznie. Czyli zupy są świeże, to najważniejsze. Zupy są świeże, absolutnie. Mam zupy, które mi przysłali tutaj od pani z Mississaugi, ale one są w stadium zimnym. Więc my je rozdajemy też, ale no to panowie sobie tam schowają gdzieś na tego. Nasz pomysł był, żeby nie zastawiać im spiżarki z zupami, tylko dać im gorącą zupę, jak jest minus 25. A oni mają jeszcze propan, żeby tam podgrzać czy coś? Czy te z zupy, tego, co czy... ja widziałem, bo byłem dwa razy wtedy w tej chwili w downtown, to tam ludzie w tym samym centrum to są wyposażeni tak. Mają wszystko, mają propan, mają gryle, mają podgrzewacze, mają mikrofale w tych. Także oni sobie mogą. My szukamy też konwojów, gdzie stoją traki w bardziej odległych miejscach. Wczoraj dziewczyny znalazły bardzo taki, no, jak one to powiedziały, mniej zasobne miejsce i pojechały tam z pierogami. Gotowały cały dzień pierogi w drugiej kuchni praktycznie. Zorganizowaliśmy drugą kuchnię, żeby tutaj już nie mieszać, to pojechały do drugiej kuchni, robiły tam pierogi. Mhm. Dzisiaj dokończają te pierogi, no i jutro znowu wracają do tego. Mówisz o tych pieniądzach, jak to przekazać? Jest jakieś konto, coś, czy nie wiadomo? Nie, konta nie ma takiego na razie, dlatego że nie chcemy... Trzeba po prostu znaleźć kogoś, kto nie, potrafi. Do tej pory albo, bo jest nas w gruncie rzeczy czworo, którzy żeśmy zaczęli to wszystko organizować. Jestem ja, jest Bernadetta Mróz, jest Ania Machadura i jest Ula, która mi pomaga. Jeżeli ktoś ma ochotę i sobie życzy, to ja mogę podać e-mail i na mój e-mail można wysłać i transfer. Rozumiem, najprostsza forma. Najprostsza i najszybsza. I będzie do udokumentowania, że było przesłane. Nie wiem, jak to pan ocenia z tymi rzeczami, które były w Polsce, Solidarność, ten zryw, jaka jest atmosfera? To jest... Atmosfera jest właśnie taka, że ja miałem 15 lat, jak był stan wojenny w Polsce. Jeżeli to się pokazało, to dla mnie było to samo, co tam, dlatego nie było żadnego znaku zapytania, tylko była decyzja spontaniczna. Żona przyjechała w sobotę zobaczyć, jak to wygląda, w pierwszą sobotę oczywiście, jak konwój dojechał. No a ja praktycznie w niedzielę już byłem na szpilkach, siedziałem, żeby cokolwiek zrobić. No i się udało. Samo się zrobiło. To zmienia człowieka? Bardzo. Jego myślenie bardzo, o ludziach, bardzo, o świecie. Bardzo. Myślę, że takie coś jest nam naprawdę potrzebne w Mississaugi, taki bodziec, żeby ta nasza Polonia w Mississaugi po prostu zjednoczyła się i żeby była siłą. Jedną wielką siłą. Żeby przestała kichać na siebie, futrzeć i tak dalej. Dokładnie. Ja jestem już w Kanadzie. To jest wszystko w naszym wspólnym interesie. Tak. Jestem w Kanadzie 30 ponad 3 lata i pamiętam czasy, kiedy były piękne i było nas dużo. W tej chwili jak gdyby się rozproszyło i każdy sobie rzepkę skrobie. Potrzebna nam jest siła razem, do kupy. Wtedy będziemy siłą. Bardzo dziękuję. No dziękuję jako Polak. My English is... That's okay. Not very... You speak Russian too. Yes. French, Russian. French. Yes. French, Russian. Здравствуйте. Как дела? Гораздо лучше. Есть надежда. Есть надежда. Yes. Да? Don't you think that the government eventually will crack down on us all, on truckers, on people who support them? Mm-hmm. What do you think? What will be the end of this all?
in Russian or in English? Or okay, whatever. Is it for you. Whatever is convenient. Я думаю, люди будут услышаны. Я думаю, что это не правительство Путина. И это не режим Путина. Это другая страна. И здесь будет по-другому. Мы уехали, потому что там было так. По свободе. И я очень надеюсь, что это было сделано не зря. Потому что иначе я не знаю, зачем мы приехали сюда. А почему вы сюда приехали? Ну, потому что мы искали... Почему вы работаете вот это... здесь? Здесь? Здесь. А, сейчас. How it is situated? Потому что я хочу помочь людям быть услышанными. Я хочу сделать что-то маленькое. Я понимаю, что я не могу сделать много. Но это будет маленький мой вклад — порезать картошку, почистить, не знаю, морковку и разложить еду в маленькие в эти bowls, чтобы люди могли поесть и продолжить. Это мой вклад. Вы долго уже здесь работаете? Сегодня первый день. Сегодня первый день? Да, потому что до этого я, к сожалению, не могла подключиться, но я знала, что когда я смогу, это еще не закончится. И поэтому я понимала, что никогда не поздно начать помогать, потому что есть люди, у которых уже нет сил, которые уже устали. Нужно, чтобы это продолжалось, нельзя останавливаться. Нужно довести это дело до конца. Кто вам сказал, что это... я случайно получила ссылку. Это я пошла смотреть. И это совпало с моими убеждениями. Очень спасибо. Как вас зовут? Меня зовут Алла Полывянная. Да. Очень спасибо. Очень спасибо. Как это вы в Канаде? 4,5 года. Вам понравится? Понравится? В целом, да. В целом, да. Это совсем другое, но это интересно. Интересный опыт. Но здесь сюда борьба за свободу, да? Ой, мы привыкли бороться за свободу. One of my siblings had challenges in school, and it was a mind thinking then, and I think it still is at times, that authorities always know better. Yeah. Authorities. And that is not always the case. It's no. not always it's in a our it's in always in our best interest to just go along blindly and follow. It's a bureaucracy, and now it's a bureaucracy with a globalist agenda. Yeah. So it's very dangerous. Yeah. And for common and it was all done in love. I grew up in a wonderful home. But it's we'll wake up. Okay. Thank you so much. May I have your name? Joy. Joy. You're here in the Baptist Church or in the kitchen? In the kitchen. Why did you come here? Why this effort? I have children. I have youth, and I believe in choice. I'm not sure. I had a friend the other day said she didn't know if she'd choose the word freedom, and that rang true for me. But I believe we all have choices, and we should learn to hear each other. Right. And it would be, you know, there's so many wise people out there in the world, and I really think that if you think one way and it feels so right, you really should look another way to see if... Talk to people who think a different way. Think critically. Yes. Think for yourself. Yes. And we can all do that for each other. And it will make a better world. Yeah, this is what I feel here, a brotherhood, unity. Yeah. And you know, this is so strange that we are called French minority, racist, mutinous, this is gone. It's out not. Of the blue. I truly was a little nervous to go downtown and speak to all the truck drivers. I went, and as so many people have said, you need to go and do it for yourself to really understand where they are and where their hearts are and their
They're here because they love their families and because they've had enough and they're not being heard. And they want to be heard. And it's just allowed others to have a voice. They've been a gift. They've allowed other people to express their, you know, their thinking, where it hasn't always felt right to do that in the last 2 years. Thank you so much. Yeah. Thank you for what you're doing. Yeah.